To nie jest to. To nie jest to, co chciałem znaleźć. Okej. Są takie sytuacje w naszym życiu, które nie muszą trwać długo, ale zmieniają nas, powiedzielibyśmy, istotowo. W jednej sekundzie może zmienić się nasze życie. Czasami jest tak, że jedziemy samochodem, jest jakiś wypadek, jakaś nieprzyjemna sytuacja i zmienia się całe nasze życie. Nasze plany, wszystko się rujnuje i zaczyna się zupełnie inny etap w życiu. To jeśli chodzi o takie negatywne momenty zmiany, te pierwsze chwile, które są trudne. Ale ostatnio przeżyłem coś, co dało mi do myślenia, jak zaskakująco może nas zmienić życie też pozytywnie. Byłem na koncercie Stinga i Shaggy'ego w Gdańsku, gdzie podczas pięknego koncertu, podczas któremu towarzyszyły wspaniałe światła, widziałem taką scenę, jak podczas piosenki Fields of Gold, takiej pięknej ballady Stinga, obok mnie zrobiło się poruszenie i zobaczyłem, że jakiś młody chłopak klęknął przed swoją dziewczyną, wyciągnął pierścionek i słyszałem jego pytanie: czy chcesz zostać moją żoną? Widziałem, że wywołało to w niej prawdziwy szok, że ona przyszła na koncert ze swoim chłopakiem, przyszła jako dziewczyna tego chłopaka, jako zakochana para i ją to zszokowało, że naprawdę ten człowiek musiał się dobrze przygotować, żeby zachować w tajemnicy do końca ten moment, bo widziałem, że ona była zszokowana. Do końca koncertu już była taka rozmarzona, taka trochę, przepraszam, jakby ktoś ją obuchem uderzył, że to nie dochodziło to do niej. Oczywiście powiedziałam mu tak, rzuciła mu się na szyję i potem była taka właśnie przeszczęśliwa. Widać było błogość na jej twarzy pomieszaną ze zdziwieniem. Ja sobie pomyślałem tak, że ona przyszła na ten koncert ze swoim chłopakiem jako para młodych, zakochanych ludzi i wyszła z tego koncertu już nie jako dziewczyna swojego chłopaka, ale narzeczona, przyszła żona. Jedna godzina zmieniła wszystko w jej życiu. Już wyszła jako zupełnie inna kobieta. Co więcej, to wydarzenie, to świadectwo tego chłopaka, który nie wyglądał na jakiegoś kafara, nie wyglądał na jakiegoś potężnego mężczyznę, tylko taki zwykły, przeciętny chłopak, na którego pewnie nie zwróciłbym uwagi na ulicy, ale pokazał mi, że jest bohaterem. Dał mi takie świadectwo i wielu innym ludziom wokół, że to świadectwo właśnie zmusiło ludzi wokół do myślenia. Bo widziałem też obok tej pary takich mężczyzn dobrze wypracowanych, dobrze wypakowanych, z ładnymi tatuażami, którzy byli tam ze swoimi kobietami, z dziewczynami. I te kobiety zadały pytania, przynajmniej kilku mężczyzn usłyszało w tej jednej chwili takie pytanie: a ty kiedy dasz mi pierścionek? I widziałem, że oni byli zmieszani, potężni faceci. Widziałem, że to, co się wydarzyło obok nas, zmusiło wszystkich do postawienia sobie kilku pytań. Jedna chwila, która zmienia całe twoje życie. Dla mnie taką chwilą to często jest sakrament pokuty i pojednania. Kiedy czasami idę tam tak trochę z rutyny, trochę z obowiązku i nagle dzieje się coś, że ja, grzesznik, przychodzę do Jezusa Chrystusa jako grzesznik i ta jedna chwila sprawia, że wychodzę jako człowiek pełen mocy, pełen nadziei, pełen wiary. Dlatego zachęcam was wszystkich do częstego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, bo to jest moment, który może przemienić całe nasze życie.